Mgławice, gromady galaktyk, galaktyki, gwiazdy i krążące wokół nich planety. Samoloty, lotnie, unoszące się ptaki i owady. Wszystko we wszechświecie ma masę, to niesie ważne konsekwencje. Na Ziemi każdy przedmiot wyrzucony w górę spada. To skutek przyciągania masy Ziemi z masą przedmiotu. Masa to również bezwładność ciał. To wiemy od dawna. Nie wiemy jednak, skąd się bierze masa ciał, a przecież jest to jedna z najważniejszych właściwości materii. Dlaczego cząstki elementarne posiadają masę? A w związku z tym, dlaczego na przykład pierwiastki chemiczne wyglądają tak, jak wyglądają? Gdyby stosunek masy elektronu do masy jądra atomowego był inny niż jest w tej chwili, świat wyglądałby zupełnie inaczej, a na pewno nas by na nim nie było. Naukowcy próbują rozwikłać tę zagadkę. Dzięki wynikom prac prowadzonych w największych ośrodkach badawczych zgromadzono ogromne ilości danych o właściwościach i zachowaniu najbardziej elementarnych cegiełek materii. Fizycy budują teorię wszystkiego, która połączyłaby wszystkie cząstki i oddziaływania. Na początku udało się połączyć oddziaływania tzw. słabe i elektromagnetyczne. Powstał model standardowy. Niestety, jednym z wielu nierozwiązanych ważnych zagadnień jest problem masy. Otóż okazuje się, że żeby te cząstki miały masę i to jeszcze taką masę jak potrzeba, trzeba to jakoś w teorię wbudować. Pomysł miał Higgs. Mechanizmem, który zaproponował, jest właśnie mechanizm nazywany mechanizmem Higgsa od jego nazwiska. Jedynym problemem jest, że tenże mechanizm żąda odkrycia jednej z cząstek i ta cząstka musi istnieć. Jak zatem zbudowana jest materia? Jak już wiemy, fizycy dążą do opisania całej różnorodności przyrody i całego kosmosu w jednolity sposób. Dzięki wieloletnim badaniom prowadzonym w największych laboratoriach na świecie wiemy już, że cała materia wszechświata składa się z cząstek zwanych elementarnymi. Rozpędzając je do gigantycznych prędkości w ogromnych akceleratorach i powodując zderzenia, naukowcy produkują kaskady nowych cząstek i poznają ich właściwości. Co wiemy zatem dziś o cząstkach elementarnych? W obecnie obowiązującym tzw. modelu standardowym mamy cząstki materii i cząstki przenoszące oddziaływania. Cząstki materii występują w trzech rodzinach różniących się jedynie masą. Cała materia wokół nas składa się z cząstek najlżejszej rodziny. Są to kwarki górne i dolne oraz elektrony i neutrina elektronowe, które należą do leptonów. Odkrycie kwarków przypadło na końcówkę XX wieku i było dziełem fizyków pracujących w laboratoriach amerykańskich i europejskich. Zagadka tajemniczych i nieuchwytnych neutrin jest rozwiązywana w wielu laboratoriach na naszych oczach na początku trzeciego tysiąclecia. Cząstki z pozostałych rodzin występują praktycznie tylko w specjalnych warunkach, w zderzeniach wysokiej energii. Fizyka zmierza w tej chwili do zunifikowanego opisu świata. Przypomina na to w pewnym sensie rekonstrukcję drzewa. Poszczególne zjawiska stanowią liście tego drzewa. Te liście są powiązane przez gałęzie. Gałęzie wyrastają ze wspólnego pnia. Przez to opis jest oszczędny i przewidywania są bardziej różnorodne. Takim ważnym bardzo elementem tego scenariusza jest właśnie cząstka Higgsa, która dotychczas nie została jeszcze odkryta, ale jej istnienie zostawia ślady w wielu eksperymentach przeprowadzanych obecnie w fizyce wysokich energii. Dwa kwarki, elektron i neutrino, to najważniejsze cegiełki materii. Z kolei fundamentalne siły przekazywane są przez bozony. Wśród nich jest foton przenoszący oddziaływania elektromagnetyczne, dzięki którym na przykład elektrony krążą wokół jąder atomowych. Bozony W i Z0 przekazują oddziaływania słabe odpowiedzialne za rozpad jądra atomowego oraz reakcje zachodzące na Słońcu. Profesor Carlo Rubbia otrzymał Nagrodę Nobla za badania uwieńczone odkryciem bozonów W i Z0 również w laboratorium CERN. Mamy także gluony łączące kwarki. Tak powstają cząstki ciężkie, proton i neutron, które tworzą jądra atomowe. Mamy zatem kwarki, leptony, bozony i gluony. Jak widzimy, na przełomie tysiącleci świat cząstek elementarnych został uporządkowany. Niestety nie do końca. Pierwotnie cząstka Higgsa
była postulowana po to, żeby pożenić ze sobą dwie gałęzie oddziaływania tak zwane elektromagnetyczne i oddziaływania słabe. Abstrakcyjne wzory dotyczące ujednolicenia znanego nam obrazu wszechświata są dla teoretyków czymś niezwykle konkretnym, czymś, co nie daje im spokojnie żyć. Sytuacja obecna jest taka, że bardzo dobrze rozumiemy model standardowy, co oznacza, że rozumiemy oddziaływania elektrosłabe i silne w przyrodzie. Wydaje się, że model ten jest rzeczywiście bardzo dobry. Niektórzy sądzą, że nawet jest zbyt doskonały. Niestety jest jeden brakujący, ale bardzo ważny, wręcz kluczowy składnik, który nazywamy cząstką Higgsa. Jest on bardzo istotny, ponieważ sądzimy, że w modelu standardowym powinno istnieć pole Higgsa, które w zasadzie wypełnia całą próżnię. W próżni pole Higgsa osiąga wartość niezerową, co zasadniczo łamie symetrię naszej teorii. Pole Higgsa, jak sądzimy, powinno być źródłem energii. W ten sposób ono staje się właśnie czymś w rodzaju źródła masy. It becomes as well a source of mass. Higgs jest nam potrzebny w tej chwili do uzupełnienia obrazu wszechświata, jaki jest. Potrzebna jest po prostu cząstka, która niestety nie bardzo wiemy, jaką ma masę i dlatego musimy ją szukać wszędzie, gdzie się tylko da. Cząstka Higgsa jest dowodem na to, że istnieje pole Higgsa. A to jest ważne z trzech powodów. Po pierwsze, wyjaśnia tak zwane złamanie symetrii w oddziaływaniach elektrosłabych. Wyjaśnia, dlaczego cząstki, które są kwantami oddziaływań elektromagnetycznych, są bezmasowe, oddziaływań słabych mają bardzo dużą masę. To z kolei jest odpowiedzialne za to, że te oddziaływania mają znacznie różną skalę, znacznie różną prawdopodobieństwo zajścia. Po drugie, wyjaśnia to mechanizm powstawania masy cząstek. Nie wyjaśnia tego, jakie masy mają cząstki, ale jak ta masa powstaje. To jest tak, pole Higgsa przenika całą przestrzeń. I w pewnym sensie można sobie wyobrazić, że ta przestrzeń ulega odkształceniu w okolicy cząstek. Inaczej, cząstki mają pewną energię potencjalną w tym polu. Energia potencjalna to jest energia, to jest masa. Czyli pole Higgsa jest odpowiedzialne za nadawanie masy cząstkom. Po trzecie, to ma znaczenie kosmologiczne. Próżnia jest wypełniona rozmaitymi polami. Pole Higgsa daje wkład do tych pól. Jest jednym z tych pól. Historia Wszechświata zależy od tego, jaka jest w nim gęstość energii. Od wielkości pola Higgsa zależą zatem dzieje kosmosu. Właśnie dlatego kilka tysięcy fizyków i inżynierów pracuje albo w istniejących eksperymentach, albo uczestniczy w budowie skomplikowanych detektorów, które będą użyte do poszukiwań Higgsa w akceleratorze LHC w CERNie. Jaka będzie ta tropiona cząstka? Model standardowy przewiduje, że cząstka Higgsa jest cząstką bardzo prostą, to znaczy jest to cząstka elementarna, jest skalarem, czyli na przykład nie posiada spinu, posiada jakąś masę. Można powiedzieć, że skalar jest to najprostsza z cząstek elementarnych, jakie możemy sobie wyobrazić. Wobec tego w samej istocie cząstki Higgsa nie ma nic ciekawego. Istotne jest, jak oddziaływuje z innymi cząstkami i w jaki sposób nadaje im masę. Model pokazuje, jak pewna cząstka, deformując pole Higgsa, nabiera masy. Fotony przechodzą przez to pole, nie oddziałując cząstkami Higgsa. Elektrony są otaczane przez niewielką ilość Higgsonów, mezony większą ilość, zaś neutron jest otaczany przez wiele Higgsonów i dlatego jest ciężki. Oczywiście nie chodzi o proste przyklejanie się cząstek, tak jak na tych symbolicznych obrazach. Fizycy mówią o deformacji pola, którą znacznie trudniej sobie wyobrazić. Wyobraźmy sobie pokój, w którym zgromadzeni są politycy. Nagle do tego pokoju wchodzi, wtedy premierem była Margaret Thatcher. Wchodzi Margaret Thatcher i co się dzieje? Ten równomiernie rozproszony tłum zaczyna się gromadzić wokół Margaret Thatcher i w miarę jak ona się posuwa, część osób odchodzi, część osób do niej podchodzi. W pewnym sensie Margaret Thatcher efektywnie ma większą masę. I na tym polega działanie cząstki Higgsa. Jak w rzeczywistości wygląda cząstka Higgsa, czyli Higgson, i jakie ma właściwości? Cząstka Higgsa była najbardziej poszukiwanym obiektem badanym przez
całe środowisko światowe fizyków cząstek elementarnych i to już od bardzo wielu lat. Dlatego pod koniec XX wieku fizycy próbowali odkryć bozon Higgsa w zderzeniach cząstek rejestrowanych przez ogromne detektory akceleratora LEP Laboratorium CERN koło Genewy. Już byli blisko, już prawie go dotykali. Cząstkę Higgsa próbuje się znaleźć od dawna. LEP próbował ją znaleźć i w ostatnim roku były dramatyczne momenty, kiedy pojawił się coś w rodzaju sygnału Higgsa, ale jednak wymagania programu CERN-owskiego wymusiły zamknięcie LEP-u po to, żeby stworzyć możliwości budowy LHC. LHC ma szeroki, znacznie szerszy zakres energii niż LEP i wobec tego ma większe też i nadzieje, że znajdzie Higgsa do jednego tera elektronowoltów. Niestety, mimo bliskiego sukcesu, program LEP zgodnie z planem został przerwany, aby mogła się rozpocząć budowa jeszcze potężniejszego giganta, akceleratora LHC. Mamy bardzo piękne wyjaśnienie, jednakże jak dotąd nie widzieliśmy cząstki Higgsa związanej z tym polem. Jest to zatem jedna z kluczowych, otwartych kwestii w fizyce wysokich energii i to wyjaśnia, dlaczego tak ważne są wszystkie eksperymenty w CERN-ie, w LEP-ie, które zostały przerwane w 2000 roku, w Tevatronie, tutaj w Fermilabie, rozpoczęte w 2001 roku. Prawdopodobnie odpowiedź przyniosą przyszłe eksperymenty, jakie rozpoczną się w 2006-2007 roku w wielkim akceleratorze hadronowym w CERN-ie, które rozpoczną poszukiwania tego Higgsa. Skoro na razie główni europejscy rywale odpadli, do wyścigu włączyli się naukowcy pracujący w ogromnym laboratorium Fermiego koło Chicago w Stanach Zjednoczonych. Szukamy z jednej strony cząstki Higgsa, a z drugiej cząstek supersymetrycznych. Jak dotąd jeszcze nie mieliśmy szczęścia znaleźć żadnej z tych supersymetrycznych cząstek, ale jesteśmy przekonani, ze względu na przewidywania teoretyczne, że mamy spore szanse na znalezienie cząstki Higgsa albo w Tevatronie, lub w LHC w CERN-ie. Or at the Large Hadron Collider at CERN. Sterownia w Fermilabie. Tu poszukiwania cząstki Higgsa trwają dzień i noc. Do rozpędzania i zderzania cząstek wykorzystywany jest potężny akcelerator, właśnie Tevatron. Naukowcy z uwagą śledzą otrzymywane dane. Jeżeli gdziekolwiek w ciągu najbliższych lat zostanie schwytana cząstka Higgsa, to zostanie ona zaobserwowana przede wszystkim na tych ekranach. Informacje o miliardach zderzeń są tysiącami kabli kierowane do wstępnego opracowania przez setki znakomitych komputerów wieloprocesorowych. Z nich trafiają do centralnego komputera. Jego danymi operuje kilka robotów obsługujących komputer. Aż trudno uwierzyć, ale tu znajduje się więcej danych niż we wszystkich laboratoriach fizycznych na całym świecie. Dane te będą zbierane tak długo, aż wreszcie jedno z milionów miliardów zderzeń dostarczy informacji o schwytaniu nieuchwytnej cząstki Higgsa. A jeśli się nie uda? Poszukiwanie cząstki Higgsa jest początkiem bardzo ważnej, długiej podróży, która moim zdaniem zaprowadzi nas do odpowiedzi na intrygujące pytania o pochodzenie wszechświata i najbardziej fundamentalne rozumienie dynamiki przestrzeni, czasu i w jaki sposób pojawiła się masa. Zaczynając od bozonu Higgsa, możemy szukać odpowiedzi na pytanie o pochodzenie i natychmiast dochodzimy do naszych pomysłów jak supersymetria, która, jak sądzimy, może być konieczna dla rozumienia bozonu Higgsa. W Genewie budowany jest kolejny naukowy gigant, akcelerator LHC. Jeśli nie powiedzie się konkurencji, to właśnie jego detektory pozwolą schwytać tajemniczą cząstkę Higgsa, odpowiedzialną za masę wszystkiego. W eksperymencie ATLAS koordynuje grupę zajmującą się przygotowywaniem scenariuszy poszukiwania cząstki Higgsa. Wbrew pozorom, poszukiwanie nie będzie aż tak bardzo trudne, ponieważ model standardowy przewiduje bardzo dokładnie, w jaki sposób cząstka Higgsa oddziaływuje z innymi cząstkami.
Możemy więc przewidzieć, jakie będą jej mechanizmy produkcji, jak również w jaki sposób będzie się rozpadała, a w związku z tym, co będziemy obserwować w detektorze. Co będzie, jak znajdziemy cząstkę Higgsa i to taką, jak jedną, jedyną, jak przewiduje model standardowy? A co będzie, jak jej nie znajdziemy? Co więcej, może się nam udać wykluczyć, że w pewnym zakresie energii jej na pewno nie ma. Otóż chyba ciekawszym i wcale nie hamującym rozwoju nauki na temat fizyki cząstek będzie sytuacja, jeżeli my rzeczywiście tego jednego, jedynego Higgsa znajdziemy. Dlatego, że pozostanie dalszy ciąg połączenia, dalszego unifikowania, łączenia różnego typu oddziaływań i opisu struktury materii jako całości. Jeżeli nie znajdziemy, to ja myślę, że oczywiście jest to wyzwanie do sprawdzania następnych, bardziej skomplikowanych teorii, ale muszę powiedzieć, że jest to trochę nieciekawe. No człowiek szuka i stale sobie jeszcze stawia następny cel i nie wiadomo, czy będzie tego koniec. Także wydaje mi się, że nawet znalezienie takiego najbardziej prymitywnego Higgsa, to znaczy nie takiego, co występuje w wielkim multiplecie, w różnych następnych, bardziej skomplikowanych teoriach, będzie ciekawsze. Od Higgsa poprzez supersymetrię dochodzimy do prawdopodobnego wyjaśnienia problemu ciemnej materii. Ponadto supersymetria jest też następnym krokiem do rozumienia unifikacji fundamentalnych sił natury, różnych sił, które rozważaliśmy w modelu standardowym. Fizycy porządkują wszystkie siły, całą materię i wreszcie pochodzenie wszechświata. Jedną z prób jest teoria strun, która mówi, że wszystko składa się z malutkich drgań pewnych odcinków. Fizycy sugerują także dalsze ukryte wymiary przestrzeni. Następnym krokiem będzie zatem poszukiwanie tych nowych wymiarów. Dodatkowo rozważania powiązane z bozonem Higgsa i supersymetrią mówią nam inne rzeczy o kosmologii, o naturze wczesnego wszechświata, o naturze wielkiego wybuchu, który, jak sądzimy, stworzył wszechświat takim, jakim widzimy go teraz. Na przykład niektóre elementy supersymetrii mówią nam o czymś, co nazywamy kosmiczną inflacją, okresem we wczesnej historii Wszechświata, kiedy Wszechświat rozszerzał się znacznie szybciej niż obecnie. Dziś fizycy są bliscy uporządkowania całego obrazu Wszechświata. Składa się nań 6 kwarków, neutrina, elektron, miuon i taon, czyli leptony. Fundamentalne siły przekazywane są przez bozony. Mamy także gluony łączące kwarki. Fizycy poszukują cząstek odpowiedzialnych za oddziaływania grawitacyjne oraz tajemniczej, wciąż nieuchwytnej cząstki Higgsa. Nie wiemy, co jeszcze kryje Wszechświat. I to jest właśnie najpiękniejsze.